dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman Szalone Króliki na Game Boy Advance, na luzie. Jej. Więc tak, jest to ostatni odcinek finalnych finałów i... Tak, już więcej ten Let's Play nie powróci na luzie, tylko będzie zwykłym Let's Playem, jeśli już, albo będę robił tę grę na live'ach ewentualnie. Więc tak, ruszamy z pytaniami i od razu zaznaczam, że w tym odcinku będzie strasznie dużo save state'ów. Więc tak, to jest prawdopodobnie ostateczna lista moich pytań. Jeśli ktoś dopisał podczas produkcji tego odcinka, niestety miał pecha. Pytanie od Micha97. Z ilu gier będziesz się składał maraton Spyro? Prawdopodobnie 11. I chyba wyszły jakieś takie porty na Game Boy Advance, to również je będę robił. I możliwe, że w przyszłości również Skylanders. Ale to już chyba dawno po maratonie Spyro będzie. Kiedy Sonic 3? Sonic 3 będzie po oficjalnym zakończeniu Ratcheta i Clanka, ewentualnie po kroku 1. Co wolisz, Sonica 3 czy Sonic 3 & Knuckles? Wolę Sonic 3 & Knuckles, ponieważ jest to pełna wersja gry. Hehe, to nieźle, pomidor wypełnił sobie, pocierpi w marynie, nieprawdaż? Tak. Kiedy LP Super Mario 64? Super Mario 64 LSP prawdopodobnie nie będzie po zakończeniu klasycznego Ratcheta i Clanka, czyli po Ratchecie i Clanku trójce. Zrobisz to z pomidorowym wyścigi z Sonic 1? Były. Tak wiem, to jest już od dawna te pytania. Nagrasz Super Mario Land 6 Golden Coins. Możliwe, że zrobię maraton z Mario Land, ale nie obiecuję. Nagrasz serię Donkey Kong. Donkey Konga nie nagram, ponieważ nie ogarniam tej gry kompletnie i nie lubię, szczerze powiedziawszy. Nagrasz Super Mario Kart 64. Nie nagram, ponieważ nie lubię wyścigówek. Jedną wyścigówką, jaką nagram, tego się trzyma, jest Crash Tag Team Racing, Crash Team Racing oraz Crash Nitro Kart. Nic więcej. Jak mnie denerwuje nazwa 64? Mnie również. To przecież jest w domyśle powinno być, że na konsoli Nintendo 64, ale... Co powiedzieć Nintendo? Pomidorowy.pl. Siema, cwaniaku, czas na ostatnie pytania do mnie. Kiedy krok? Krok będzie po... To właściwie będzie... Może w tym tygodniu nawet. Ale aczkolwiek niestety miałem problem i ostatecznie się wycofałem z tego rozgrywania soundtracku, gdyż miałem bardzo z tym duże problemy i w końcu się poddałem. Przepraszam, ale niestety tak wyszło. Lubisz mleko czekoladowe? Oczywiście, aczkolwiek nie często piję. Lubisz pizzę? Owszem, kto nie lubi. Jak tam twoja psycha strzyda Babzi? Strasznie. Okropnie, nagrasz Rayman Revolution po japońsku? Nie, ponieważ wtedy tej gry w ogóle nie przejdę. Nagraj serię Banjo-Kazooie. Nie nagram serii Banjo-Kazooie, ponieważ mogę ewentualnie nagrać Banjo-Kazooie 64, o ile tak to się dobrze nazywało. Po prostu nagrałbym pierwszą część, ponieważ Microsoft przejął prawa do Banjo-Kazooie i najzwyczajniej w świecie tego nie nagram, gdyż musiałbym grać na Xboxie, a to by mnie zabiło. Zrobisz live'a z jakiegoś Raymana? Oczywiście, czemu nie? Nagrasz Super Mario 64. Jak już mówiłem, tak. Oczywiście na pewno nagrasz Ratchet & Clank 4 za jednego, bo to kanonika, czyż nie? Oczywiście, niestety muszę nagrać 4 za jednego, ale tak jak się przecież to nie jest, tak, to nie jest aż taka zła gra. Po prostu to jest inny typ, trzeba się po prostu przyzwyczaić. Najbardziej zapamiętany moment w Crash Team Racing. Jak nagrałem 2 godziny gameplayu, okazało się, że plik został uszkodzony. Teraz pytanie od ważnego widza numer 1. On już tak... widz chyba sobie już zapamięta, że ja tak na niego mówię. Więc tak, czy planujesz może z kimś multikonto? Na razie nie. Ale może w przyszłości. Czy będziesz zrobił poradniki na kanał? O ile dobrze sobie zaplanowałem, to przed tym odcinkiem powinien się właśnie wstawić poradnik pierwszy. Co wolisz, post commentary czy live? Ten odcinek jest nagrywany post commentary, gdyż stwierdziłem, że nie dam rady tego poziomu jednocześnie
przechodzić i mówić do was. Więc to jest post commentary zdecydowanie well post commentary, gdyż mogę się wtedy skupić na czymś, na gadaniu, a nie na graniu. Bo jak gram, to często jest taki przypadek, że w luźnym LP zaczynam mówić o grze, co w luźnym LP nie powinno się zdarzyć. To będę ja, jak pomidorowe zrobi Marianę. Jak myśli, że będzie pisko? Oj, będzie. Będzie się działo. Czym akurat luźne LP z Rayman Szalone Króliki? Nie, żeby coś, ale tylko tak pytam. Z Rayman Szalone oficjalnie miało być to luźne LP z Pokémonów, ale stwierdziłem, że musiałbym z tego robić live'y, co kiedyś będzie live z Pokémonów, więc będziecie mi mogli pomagać w Pokémonach. A jeśli chodzi... Czym akurat Rayman Szalone Króliki? Ponieważ Pomidorowy robi Raymana trójkę, a ja również chciałem jakiegoś Raymana zrobić, ale żeby od niego nie zgapiać, nie zrobiłem trójki, a Szalone Króliki. Czyli piątkę. Znasz jakieś spoko gierki na Nintendo 64? Super Mario 64... The Legend of Zelda Majora's Mask, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Trzy fajne gierki, polecam. Nagrasz jakiegoś japońskiego crasha, wiem, że Pomidorowy ale chciałem zobaczyć twoje wykonanie. Możliwe, że jako luźny LP zrobię japońskiego crasha, ale nie spodziewaj się tego zbyt szybko. Czemu wszyscy mają bekę z Sonic X-em? Moim zdaniem pasta jest okropna, a gra jest okej, tylko troszkę krótka. Też mam takie zdanie. Jakie wolisz pad od PS1 czy od PS3? Zależy, czy mówisz pad od PS1, ten oryginalny bez analogów, czy DualShock. Wolę ten od PS3, ponieważ łatwiej się wciska przyciski R2 i L2, ale tak sobie pograć to jest idealne, są idealne obydwa pady. Twoje krótkie zdanie na temat gier Crasha. Naughty Dog wykorzystało go kompletnie i to jest całe moje zdanie o tym. W jakim województwie mieszkasz? Śląskim. Co byś zrobił, jakbyś na drugi dzień miał 300 widzów? Nagrałbym, jak tańczę z maską. Jakiego słowa często używasz? Myk. Czy Pomidorowy nagrał Sonica CD? Tak! Nagrał! To tyle, ode mnie pozdrawiam. Też cię pozdrawiam, ważny widz numer 1. Więc to były wszystkie pytania od wszystkich. Ja to będę miał odpalony filmik i sprawdzę na moim kanale, czy na pewno ktoś jeszcze żadnych pytań nie dodał. Znając życie, nie. Ale mam nadzieję, że ktoś dodał. Tak trochę króciutko wyszło, no cóż. Chcesz poradzić, jak to mówią. O, Kacpi dodał. No to dobra. Kiedy Sonic Genesis? Sonic Genesis będzie drugim Zagrajmy na luzie albo Rayman Advance. Cóż, lubisz jam? Lubię. Chciałbyś być DJ-em, nienawidzę rapu ani hip-hopu, więc nie. Zrobić jakiś challenge? Mogę. Pokażesz kiedyś swoją twarz? Może. Czego najbardziej nie lubisz w Soniku? Czego najbardziej w Soniku nie lubię? Nie wiem, tak właściwie wszystko lubię. Chciałbyś mieć dziewczynę? Może. Co byś zrobił, jakby ci konsola zdechła? Płakałbym w kącie, aż nie kupię sobie nowej. Chodzisz na siłownię? Nie. Lubisz śnieg? Nie lubię. Lubisz lody... śmietankowe. Lubisz kebaby? Nigdy nie jadłem. Słyszałem, że lubisz Sonic Heroes na PS2. Znaczy, lubię w niego grać, ale... z tym bugiem, że możesz się utopić w podłodze, to jest po prostu okropne. Grasz w Tekena 5, nie? Grałem kiedyś w Tekena, ale aczkolwiek nie lubię tej serii gier. Kiedy Spyro? Spyro będzie oraz Crash, bo widzę już drugie pytanie. Będą po Ratchetie i Clanku 2. Kiedy Jackie Daxter? Jackie Daxter, maraton Jacka i Daxtera rozpocznę prawdopodobnie na równi z maratonem Gladiator Ratcheta, czyli... Ratchet Gladiator, Ratchet i Clank Size Matter, Ratchet i Clank... Secret Agent Clank. To wtedy zrobię 4 gry Jacka i Daxtera i wtedy PlayStation Move Heroes.
Oraz będę musiał również się zebrać i Slaya zrobić w tym samym czasie, więc będziecie mieli 3 let's play'e, 3 maratony pod rząd. Kiedy Ratchet i Clank? I tu cię zagiąłem. Lubisz jajecznicę? Nie. Jakiej firmy masz głośniki? I tu cię zagnę, bo nie mam głośników. Mam słuchawki. Czy planujesz zakupić już sobie jakieś nowe mikro? Planuję. Mów czasami głośniej w LP, bo czasami za cicho mówisz. Postaram się. Chciałbyś mieć kartę graficzną 3D Glide. Nie znam się na tym, więc... No nie wiem. Nagrałbyś Gexa kiedyś. Nie sądzę, ale... Może. Może kiedyś, ale nie w najbliższej przyszłości. Z jednej części będzie się składał twój maraton Crash, tak jak pomidorowego z 4. Z klasycznego Crasha będzie się składał z 5. Crash Bandicoot 1, 2, 3, Team Racing, Bash. Z 5 się klasyczny będzie składał. Dobra, ktoś tu jeszcze dopisał pytania? Ktoś tu pytanie jeszcze jakieś dopisał? Nie, cóż. Trudno, więc w każdym razie był dodatkowy użytkownik. Czytajcie Kacpi. No cóż. A jeśli chodzi o live'y, to mam taki plan zrobienia cotygodniowych live'ów w sobotę i prawdopodobnie w piątek. W piątek będą live'y z PSP co tydzień. Spróbuję zrobić, aby to było o ustalonej godzinie. I będziemy sobie grać na PSP. Oczywiście, jak zawsze, wszystko na Bengalu. A jeśli chodzi o live'y w sobotę, to prawdopodobnie live'y w sobotę będą z Final Fantasy. Gdyż chciałbym przejść te gry, a jeśli ktoś grał w Final Fantasy od jedynki w górę, to byłbym bardzo wdzięczny, aby taka osoba się pojawiła na tych live'ach, gdyż ja kompletnie nie ogarniam jedynki i dwójki. Trójkę już trochę bardziej, aczkolwiek osoba taka też mi również by mogła pomóc. No. I chciałbym was zawiadomić, że Rayman 2 pojawi się prawdopodobnie po kroku jedynce. Macie oficjalne potwierdzenie, że krok 2... Rayman 1 pojawi się po kroku jedynce. Czy ja powiedziałem właśnie Rayman 1? Rayman 2 pojawi się po kroku jedynce i będzie fajnie. Będziecie przynajmniej mogli zobaczyć, jak failuje. Failuje, to chyba aż tak bardzo nie failowałem. Cóż, w każdym razie cały gameplay mam nagrany. Wystarczy teraz tylko dograć głos. A cały gameplay chyba ma 6 godzin, o ile dobrze pamiętam. Aż sprawdzę. Ale to dobrze tak posprawdzać sobie na odcinku. Tak. Tylko teraz trzeba znaleźć folder, oczywiście, w którym się przechowuje gameplay. Co na moim kompie jest straszne, więc już wam mówię. Cały gameplay wynosi 4 godziny, niecałe. Tak, 4 godziny, czyli około będzie 8 odcinków. Ewentualnie, jeśli będziecie chcieli po 20 minut, to będzie ich 12, o ile dobrze liczę. Tak, 12 chyba. I przez chwilę mnie tutaj nie ogara. Więc tak, ludziki. Poradniki się będą pojawiały od czasu do czasu na kanale. A coś innego niż poradniki typu recenzje, to może kiedyś. Zobaczcie się, jeśli czujecie się urażeni, że mówię do was ludziki, ale tak mi się powiedziało. No, więc zobaczcie, czy podobały wam się Rayman Szalone Króliki. Tak przynajmniej będę wiedział, że zrobić Sonic Genesis lub Rayman Advance jako kolejne zagrajmy na luzie. A raczej luźne LP, bo nie chcę kraść nazwy pomidorowemu. I tak. Jeśli wam się podobało, to przynajmniej będę wiedział, że warto było nagrywać gameplay z Rayman Advance i Sonica Genesis.
jeszcze dam głosowanie prawdopodobnie, którą grę byście chcieli pierwszą, bo na trzecie zagraj różne LP mam zaplanowane. Bubsy 3D, już gameplay został cały nagrany. Moja psychika, jak słyszeliście, na odpowiedź na pytanie pomidorowego, to no siadła kompletnie. Ta gra jest tak źle zrobiona. Ta gra jest tak źle zrobiona, tak. Nie będę wam podawał pomysłu, bo normalnie nie wiem. I nie wiem, czy coś się działo z tym Romem Raymana Szalonych Króliki, ale w wyzwaniu tym też szybkości miałem muzykę, która powinna być z tego poziomu. I mam nadzieję, że mówię dostatecznie głośno, bo no. Dobra. Więc mam nadzieję, że będziecie na te live wbijać z PSP. Ponieważ chciałbym, żebyście byli na te live. Gdyż ponieważ dlatego, że dzisiaj będzie pierwszy, czyli PS5 będą pojawiał się co tydzień w piątek i będą z jakiejś gry na PSP. I będziemy tą grę przechodzić przez te live'y i będziemy się przełączać na kolejną. I mogę wam powiedzieć, że może nawet będę przechodził gry, które będą w późniejszych maratonach, na przykład Ratchet & Clank Size Matters albo Secret Agent Clank. Któraś z tych gier na pewno będzie. Albo nawet Jackie Daxter. Może. Bo muszę sobie zrobić trening przed let's playem, a takie live'y to będą idealne. Więc to jest boss królik. Robokrólik, który miał się oficjalnie pojawić w Raymanie 5 jako oficjalny boss. I sorry, że teraz mówię akurat o ciekawostce, ale normalnie już nie wytrzymałem przez ten cały let's play, nie powiedziałem ani jednej ciekawostki na temat tej gry, więc musiałem powiedzieć jakąkolwiek. I fail. Więc dziki, możecie powiedzieć, czy napisać, czy chcielibyście Sonic Genesis, czy może raczej Rayman Advance. Już gameplay mam nagrany do obu gier i po prostu nawet chyba nie będę robił specjalnie losowania na Straw Polo, tylko po prostu napiszcie w komentarzach i będzie ok. No. Więc mam nadzieję, że to luźne LP wam się podobało, bo pisaliście pytania, to mam nadzieję, że będziecie pisać do Raymana Advance również pytania. Gdyż to też jest taka typowa gierka na odpowiadanie na pytania. W każdym razie, jak już mówiłem, wolę post commentary, więc Sonic Genesis oraz Rayman Advance będą post commentary, tak samo jak Bubsy 3D, bo nie wyobrażam sobie z tej gry robić live player. Więc to będą takie let's play. I ogólnie jeszcze wam zaspoiluję, że fajna grafika się wyskakuje prawie na końcu gry. Bardzo ładna według mnie jest. Ten boss nie jest zbyt skomplikowany, tyle wam powiem. Jest on dość łatwy, jeśli wiecie jak go... Jeśli przejdziecie jedną fazę, to już po prostu wiecie wszystko na temat tego bossa, bo żadnych nowych ataków nie ma. Jestem ciekaw, czy w środku jest jakiś kurlik w tym mecha kurliku, ponieważ wydaje dźwięki, jakbym uderzył kurlika, a jest zmechanizowany.